Ja się dieron cuenta que no soy ningún terrorista. Więc nie jestem terrorystą. Ostrożności nigdy za wiele. Szczególnie, gdy mam do czynienia z betonem. Nic takiego. Miłej pracy w twojej norze. Dzięki za dobę w pudle. Dokonałeś wielkiego czynu. Proszę o moje dokumenty. Spytaj go o wynik zawodów. Orestes ponownie wygrał. Nagrodę go zacałuję. Wyjedź po nas na lotnisko. Chiki ma 10 waliz. Nie mogę. Mam sprawę w biurze. Juan Ángel też jest zajęty. Pasó algo, Lorenzo? Co się stało? Eva zginęła w wypadku. Niemożliwe. Juan Ángel pojechał po jej córkę. Zawiezie ją do ich domu. Olimpia jest w piekła. Co ci powiedział tata? Co się stało? Villanueva? Okropność. Opowiem ci po drodze. O co chodzi? Przypomina wielką szafę. Okulary i warkocze. Niepodobna do rodziców. Jej ojciec był wystrzałowy. Widziała się 5 lat temu. Zmieniła się i to bardzo. Ewa nic mi nie mówiła. Matka zawsze patrzy z miłością. To prawda. Odbiorę. Halo, si? Usted se acaba de comunicar con la gran pensión Gabor, ¿la Tak, to pensja Gabor. Ay, sí, señor Nicodemo, no se preocupe. Witam, panie Nicodemo. Ya, yo la voy a mandar para allá, ¿no? Wyślę ją. Lo que pasa es que se acaba de presentar un problema aquí en la casa y entonces, bueno, acabamos de resolver todo. Powiem jej. Sí, sí, está bien, yo se lo digo. Hasta luego. Uy, Dios mío. Ay, ¿sabe qué, peladita? Dzwonią z domu pogrzebowego. Biegnij, bo trupusz się rozłoży. Lecę. Wybaczcie, praca. Obowiązek ma pierwszeństwo. Pan Bóg i święty Antoni czuwają. Moi kochani uczniowie, przeżyłaś straszną tragedię. Aktor nie porzuca roli, choćby nie wiem, jak bolało. Zaraz zaczniemy lekcję. Ja jej oddam okulary. Panienka nie chce nikogo widzieć. Jestem jej kuzynem. Wepchnął ją pan do basenu. Ochroniłem ją przed psami. Bohater. Dawaj, biedactwo obija się o sprzęty. Mam kuzynkę Kaszalota. Nie wygląda na członka rodziny. Kaszalot, mamut, potwór morski. Cicho. Ona straciła matkę. Niech straci też parę kilo. Zrobiłeś jej niezły kawał. Dobrze wiesz, że to przypadek. To niesmaczne przypuszczenia. Należy ci się. Sprzątnąłeś nagrodę mojemu chłopakowi. Ona nie jest podobna do cioci. Spostrzegawczy braciszek. Jakby zapadł się pod ziemię. Kto? Twój ojciec. Wybrał się na przejażdżkę z aktorką. Jestem gotowa, pani Olimpio. Ślicznie. Pani Olimpio. Widzę, że znasz swoje miejsce.
Wszystko sobie wyjaśnijmy. Niech ona się wyprowadzi. To nie ja. Nie jestem winna. Po pierwsze, nie toleruję wygłupów. Wyjaśnij, nie skacz do basenu w ubraniu. W kostiumie też cię nie widzę. Przestań, Ariadno. Obydwoje bądźcie cicho. Mój syn ma cię nie całować, bo inaczej cię wyproszę. On mnie nie odcałowywał. Podobno uratował ci życie. Niedobrze mi na samo wspomnienie. Jesteś dla niej zbyt surowa. Beze mnie ten dom się rozpadnie. Bierz walizki i chodź ze mną. Pierwsza lekcja, Ariadno. Olimpia terroryzuje wszystkich. Ja kaktus, wzywam dzikiego. To dziki, kwatera główna. Podaj pozycję, odbiór. Dziewczynka jest w domu. Oczekuję instrukcji. Natychmiast ją przyprowadźcie. Wykonać. Zrozumiałem. Jeśli ta żmija Olimpia skrzywdzi małą, zabije ją. Znowu ten stary. Aby znów nie strzelał na dół. Gotowe. Olimpia ma jeden klucz do pokoju dziewczyny, a ja drugi. Witaj. Przestraszyłeś mnie. Co robisz? Zmieniam zamek. Kuzynka będzie tutaj spała? Z tymi wspomnieniami po mamie? To polecenie Olimpii. Coś ci pokażę. Złoty irys. Gdzie go znalazłeś? Zbladłeś. Pomyślałeś o kapitanie Sewilli? Zajmiesz sypialnię matki. Wolałabym zająć mój pokój. Mieszka w nim moja córka Ariadna. Postaraj się być posłuszna. To zbieg okoliczności. Skąd go masz? Znak kapitana Sewilli? Gdzie znalazłeś tę spinkę? W domu. Dlatego wyjaśnij. Opowiadałeś mi to jako legendę. Marynarska historia. Nie wierzę w takie przypadki. Nie mów nic matce. Zabraniała mi je opowiadać. Dlaczego? Nie chciała, byście słuchali opowieści o bandytach. Sewilla był człowiekiem o dobrym sercu. Rozdawał łupy biednym. Daj spokój. Pokazałeś mi rysunek. Złoty irys, który ozdabiał okręt kapitana. To przypadek. Wymyślona bajka. W tym domu wystarczy problemów. To pokój twoich rodziców, a potem twojej matki.
Sí, lo recuerdo. Pamiętam. Y así mismo lo dejó. Aquí no había. Nie było tu wartościowych nada. Rzeczy. Bueno, por lo menos nada de valor que yo pudiera entregarte. Wyjaśniam, żeby uprzedzić pretensje. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Zostawiła spore długi. Wiesz, że była zwariowana. Proszę tak nie mówić. Opłaciłam wierzycieli. Jubilera, projektanta stroju, fryzjera oraz właściciela kasyna. Musiałam spłacić. Później przekażę ci rachunki. Dziękuję, tyle pani zawdzięczam. Przyjdzie czas, że to wyrównasz. Nie masz jakichś innych ubrań? W szkole nosiłyśmy mundurki. Zdejmiesz go. Spotkasz się z szalonym wujem, który kiedyś nas zabije. Twoja matka jest szczęśliwa. Zawsze chciała umrzeć. Zaprowadzę panienkę do generała. Przekaż, że może ją sobie pożreć. Stary wariat. Mam go dosyć. Ignoruje wszystkie moje dzieci. Wygląda jak hipopotam. Jak niedźwiedź polarny, skarbie. Odechciewa się jedzenia. Imponujące ciałko. Wstydzę się takiej kuzynki. Nie mam szans na popularność w klubie. Załatwiłem z organizatorem imprezy. Zapisałeś mnie na konkurs piękności? Przyjedź do klubu z kostiumem kąpielowym, który lubię. Pepitkę? Policz do trzech i jestem. Zaraz będzie moja mała. Przyjechała do niej kuzynka. Wieloryb. Cześć. Co to za mina? Urwałem się z domu. Tam jest ciężka atmosfera. Oto właśnie ma się kumpli. Jestem w domu, gdzie nikt mnie nie chce. Nie ma mamy ani taty. Nie powinnam była tutaj wracać. Jeszcze czas, by iść do cioci. Wujek czeka na ciebie. Chcę odejść z tego domu. Pójdę tam, gdzie ktoś mnie kocha. Z głowy domu zamieniłeś się w kierowcę cyrkówki. O co chodzi? Nie musiałeś jej odwozić do zakazanej dzielnicy. Jest ciotką mojej bratanicy i ma rękę w gipsie. Artystka ze spalonego teatru. Nie zachowam się jak prostak, by cię zadowolić. Ay, Juan
Wolałabym zostać wdową.